Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, tak jak obiecałem, dzisiaj będzie odcinek bardziej o szkole i edukacji Emilii. Dokładnie co się dzieje. Teraz już wiem mniej więcej, jak to wszystko wygląda, więc mam okazję, żeby Wam po prostu to opowiedzieć. Zaczynamy odcinek. Ale pozwólcie, że sobie, słuchajcie, zmienię kamerę. Tutaj, gdzie jesteśmy w tym momencie, to jest Centrum Dum Aghete. A to wszystko, co widzicie tutaj, za tym takim płotkiem, tamten kościół na samym końcu, ta cała alejka, oczywiście tutaj całe te budynki, ale tak samo jak i po drugiej stronie te wszystkie budynki, to jest, słuchajcie, kampus Uniwersytetu Silliman University na Filipinach. Dlaczego wspominam o tym uniwersytecie? No oczywiście mnie jeszcze nie idzie na uniwersytet, a szkoda, ale tutaj będzie chodziła do szkoły, a w zasadzie to do przedszkola. Tamten budynek, tam na samym końcu, praktycznie co widzicie, tam jest przedszkole. Żeby się tam dostać, oczywiście trzeba wjechać na teren kampusu, no i oczywiście dostarczyć tam dziecko. A o tym zaraz będzie. Na razie, póki jesteśmy tutaj, słuchajcie, pokażę Wam, jak to wygląda, bo to jest naprawdę Uniwersytet Silliman University, tak to jest nazywane, jest naprawdę jednym z bardziej znanych uniwersytetów na Filipinach. I w rankingu bodajże filipińskim jest chyba na 4. albo 5. miejscu. Teraz już nie wiem dokładnie, bo to co roku też się oczywiście zmienia. Ale naprawdę jest to bardzo znany uniwersytet. Na pewno jeden z najlepszych tutaj, najlepszy w Dum Aghete, jak i też na Negros Oriental i Occidental, z tego co wiem. No i naprawdę bardzo dużo tutaj studentów chodzi. Tak jak widzicie, tu jest brama wjazdowa do jednego kampusu. Tutaj jest brama wjazdowa do drugiego kampusu. Tutaj zresztą kilka dni temu byliśmy nawet, żeby zapłacić za Emilii przedszkole. No i tutaj oczywiście ten kampus dalej, słuchajcie, się tam ciągnie tak samo jak i tutaj. No to jest naprawdę, słuchajcie, ogromny teren, który znajduje się zresztą w centrum Dum Aghete. Jeżeli wysiadacie w porcie w Dum Aghete, porcie morskim, to na pewno będziecie kojarzyć to miejsce, bo to w zasadzie jest zaraz po drugiej stronie, tam się zaczynają te budynki, bo tam za tym budynkiem, no kawałeczek czy dalej, jest port właśnie morski. Ale dobra, słuchajcie, wracając do tematu Emilii. Jak to wygląda? Jak pewnie wiecie, Emilia skończyła 4 latka, dokładnie 3 grudnia. Więc pomyśleliśmy sobie, że pojedziemy tutaj zapytać się, ale może dobra, jeszcze inaczej, od początku. Dlaczego wybraliśmy tą szkołę? No bo po pierwsze, no to jest Silliman University, to jest naprawdę bardzo dobra uczelnia i też z tego, co się właśnie dowiedzieliśmy wcześniej, mają, słuchajcie, przedszkole i w zasadzie mają od przedszkola no, po same studia, jakby prywatne nauczanie. Więc pomyśleliśmy, że czemu nie? Bo akurat lokalizacja, można powiedzieć, że nam bardzo, bardzo odpowiadała. Z tego względu, że tutaj tricyklem się jedzie od nas dosłownie jakieś 5 minut. Christine, nawet jak Emilię zostawić tutaj w przedszkolu, to może wyjść na miasto, nie musi brać tricykla, tylko to jest po prostu w centrum miasta, więc tutaj wszędzie się dostanie do każdego banku, do innych sklepów, żeby porobić zakupy, no i później iść ją po prostu odebrać. No więc wpadliśmy na pomysł, że dobra, to przyjedziemy do Sillimanu, zobaczymy tą placówkę, czy nam pozwolą wejść. I też tak było, słuchajcie, pojechaliśmy, no i wyjaśniliśmy nasze pytania, zadaliśmy oczywiście, jak wygląda tutaj system edukacji. Dowiedzieliśmy się, że dziecko przychodzi dziennie na jakieś 3,5 godziny bodajże, czy niecałe 4 godziny. Od poniedziałku do piątku oczywiście. Są zajęcia w grupach 8-10-osobowych maksymalnie, z tego co wiemy. I rok szkolny w zasadzie trwa od sierpnia do grudnia. W grudniu się kończy pierwszy semestr, no i później od 8 bodajże stycznia jest do chyba maja, czy jakoś tak. Tak jakby drugi semestr. No i oczywiście w przedszkolu są jakby dwa etapy. Jak dziecko skończy 4 lata, no to może iść jakby na level pierwszy, później level drugi, no a później się zaczyna już normalna tak naprawdę edukacja. O tutaj oczywiście dalej jest Silliman University. Tak jak widzicie, to jest ogromny kampus. No i słuchajcie, no i dowiedzieliśmy się, ile to kosztuje, to zaraz do tego dojdziemy. Ale chodziło mniej więcej o to, że chcieliśmy się dowiedzieć, kiedy możemy ją zapisać, czy jest jakaś lista oczekujących dzieci, no bo to jest dosyć popularna uczelnia i pewnie też przedszkole, bo jest no, oczywiście międzynarodowe, jest, lekcje są prowadzone wszystkie w języku angielskim, wszystkie zajęcia, bo to ciężko nawet nazwać lekcjami. I dowiedzieliśmy się, czy właśnie musimy czekać na to. Okazało się, że nie, że możemy normalnie, jak się kończy rok szkolny w maju, to dopiero wtedy będzie wszystko powiedziane, jak się można zapisać na kolejny rok. No i tak jakoś, słuchajcie, wyszło, że
ta nauczycielka główna, czy ta sekretarka tego przedszkola zaproponowała nam, to przejdźcie się po salach z Emilią, zobaczcie, czy jej się spodoba i tak dalej. No i rzeczywiście zaprosiła nas tam do jednej sali i tam się okazało, że dzieciaki też jeszcze jakieś były, które chodziły akurat na popołudniu, więc ona zaczęła się z nimi bawić, wszystko super. I nagle ta sama nauczycielka do nas powiedziała, że ona tak naprawdę może przyjąć spokojnie jeszcze jedno dziecko, tak jakby tylko i wyłącznie na drugi semestr. Bo Emilia jest jeszcze, no tak jak wiecie, ona nie może całego roku skończyć, bo teraz jest grudzień, więc powiedziała, że teoretycznie można coś takiego zrobić, że jest tak jakby special permit, czyli specjalne pozwolenie na coś takiego, że Emilia przychodzi jakby na drugi semestr tylko i oczywiście ma tak jakby zaliczone pół roku, to nie jest tak jakby rok zaliczony i ten jakby level pierwszy od przyszłego roku szkolnego będzie musiała oczywiście zrobić jeszcze raz, no bo to nie jest jakby cały rok szkolny i ona też jeszcze tak naprawdę dopiero skończyła 4 latka, więc jest jakby troszeczkę młodsza niż te wszystkie dzieciaki. No więc zdecydowaliśmy, że czemu nie? Jeżeli Emilia tylko i wyłącznie chce iść do szkoły, a już mówi o tym od dłuższego czasu, no bo wszystkie jej starsze koleżanki chodzą do szkoły, że fajnie by było, żeby pójść. No i też tak zrobiliśmy. Dowiedzieliśmy się, jakie papiery są wymagane, poszliśmy do wszystkich tych sekretariatów, zebraliśmy te dokumenty i wypełniliśmy aplikację. Aplikacja została przyjęta. I Emilia, słuchajcie, zaczyna szkołę, bo przedszkole od 8 stycznia. Idzie pierwszy raz. I to jest akurat poniedziałek, ja mam wtedy będę miał wolne, więc super, bo cieszę się, bo będę mógł ją zawieźć osobiście razem z Krystin na pierwszy dzień do przedszkola. Ja wiem, że my to oczywiście tak wyolbrzymiamy, ale dla nas to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ogromne wydarzenie, kiedy Emilia pierwszy raz pójdzie właśnie do takiej, powiedzmy, placówki. No, zresztą pewnie dla każdego rodzica to jest naprawdę bardzo ważne. Ale teraz, słuchajcie, przejdźmy do kosztów tego. Cały rok, bo oczywiście z roku na rok to się zmienia, tam też jest inflacja i inne rzeczy. W zeszłym roku, za cały rok szkolny tego przedszkola, kwota była 45 tysięcy peso. Co widzicie na ekranie teraz, ile to jest dokładnie na polskie złote. I to jest za 10 miesięcy, czyli za cały rok szkolny. My oczywiście nie płacimy tej całej kwoty, płacimy połowę z tego, no bo Emilia jest tylko i wyłącznie tak jakby na pół roku w tym momencie zapisana. I od przyszłego roku dopiero wiemy się, ile będzie to za kolejny rok. Czy jest to drogo, czy jest to tanio? Słuchajcie, na pewno są tańsze przedszkola, na pewno są nawet darmowe przedszkola, podejrzewam, na Filipinach. Albo jakieś takie za naprawdę symboliczną kwotę. Natomiast no, nam zależy pewnie, jak każdemu ojcu, każdej matce, każdej mamie, żeby dziecko poszło do jak najlepszej szkoły i wybraliśmy po prostu to. Cieszymy się dodatkowo, że tak jak widzicie, to jest na całym kampusie. To nie jest jako osobny budynek gdzieś tam z boku, tylko to też jest jakby częścią kampusu, więc ona będzie mogła przebywać, jakby poczuć ten klimat takiej wyższej uczelni. I też mamy wrażenie, przynajmniej tak podejrzewamy, że może to będzie zaplusuje później w przyszłości, jeżeli na przykład będzie chciała iść tutaj właśnie na studia, że będzie miała tak jakby całą edukację Silliman zaliczoną. Także może, słuchajcie, to też coś pomoże. No to się dopiero z czasem dowiemy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment jesteśmy szczęśliwi, że idzie tutaj. No i naprawdę kibicujemy jej, mamy nadzieję, że wytrzyma. No to jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie 3,5 godziny dziennie, więc na pewno będzie to fajnie. A i oczywiście, tak jak mówię, to jest uczelnia międzynarodowa. Na ten uniwersytet przyjeżdża bardzo dużo studentów z różnych krajów, ale i tak samo dzieci właśnie obcokrajowców tutaj też się uczą. Dlatego jest wymagany język angielski jako język podstawowy, a dodatkowo nawet nie wiem, czego się będą uczyć, jak to będzie wyglądało. Oczywiście w tej cenie też są, słuchajcie, wszystkiego rodzaju, tam niby zdrowe jakieś przekąski czy coś tam, no ciężko to nazwać, żeby one tam jadły, nie wiem, śniadanie jakieś takie pełne, ale podejrzewam, że tam, tak jak nam nauczycielka tłumaczyła, że oni mają specjalnego dietetyka, który niby kontroluje to, co dzieci jedzą, więc raczej nie ma takich niezdrowych rzeczy, co pewnie z czasem się okaże, co to jest. No zobaczymy, no. Na ten moment jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i będziemy czekać na kolejne etapy, jakiej się będzie podobało, a pewnie będziecie też o tym wiedzieć następnym razem. I pewnie zapytacie, dlaczego nie nagrywałem tam w środku, dlaczego nie pokazałem wam placówki. No słuchajcie, to jest prywatna szkoła, tam jest tak naprawdę zakaz nagrywania. Nie mogę tam po prostu tak sobie wyjść z kamerą i chodzić po tych miejscach i nagrywać. Dodatkowo, słuchajcie, to są dzieci, to są studenci, to są ochrona też wizerunku, można powiedzieć, więc nie mógłbym czegoś takiego zrobić, przynajmniej na ten moment.
Jeżeli się to zmieni, będę się pytał w przyszłości, czy na jakichś specjalnych właśnie eventach związanych ze szkołą będę mógł nagrywać. Jeżeli wtedy będzie taka możliwość, na pewno coś nagram, bo też będę chciał to oczywiście trzymać jako pamiątkę dla Emilii, żeby zobaczyła później, co ona w tym przedszkolu wyprawiała. Skoro, słuchajcie, jestem jeszcze na mieście, to pokażę wam, jak wygląda filipińska mania bezdotykowa, bo chyba tego nigdy nie pokazywałem. Przyjechałem akurat jednym ze skuterów. Tutaj macie węża, który jest oczywiście pod ciśnieniem, a tutaj się wrzuca 5-pesówkę. Jak widzicie, 5 peso 3 minuty, 10 peso 6 minut, ale 3 minuty spokojnie wystarczy. No i woda pod ciśnieniem leci. Jakoś tak słabo. Albo ta końcówka jest jakaś taka zryfana. Ale to chodzi tak, żeby po prostu trochę odświeżyć. Oczywiście nie używam żadnych detergentów teraz, tylko po prostu chcę zmyć ten syf, bo akurat tak jak widzicie, ostatnio padało. W zasadzie to przechodziła tropical depression, czyli no, taka tropikalna depresja, jak to dosłownie się nazywa. I chodziło o to, że jak ta tropikalna depresja przechodzi, to nie to, że wieje bardzo, bo nie wieje, ale za to bardzo, bardzo, bardzo dużo pada. Dobra, ja odłożę kamerę, bo muszę się zająć tym skuterem, a zostaje mi tylko pewnie za jakieś 2 minuty. A ja, słuchajcie, dalej w drodze. Ledwo co wróciłem do domu, byłem jeszcze z jednym skuterem też przemyć, żeby był gotowy do wypożyczenia, no bo naprawdę, słuchajcie, ostatnio jest bardzo, bardzo dużo telefonów. No to teraz jeszcze muszę iść do znajomych, którzy się wyprowadzają, bo można powiedzieć, wyprzedają większość rzeczy, które po prostu no, nie są w stanie ze sobą zabrać. Więc chcę kupić parę rzeczy od nich, albo jeszcze nawet zobaczyć, może co jeszcze mają do sprzedania. Bo to zawsze jest ciekawa taka, można powiedzieć, garażowa wyprzedaż. Zresztą, jak pewnie wiecie, albo i też nie wiecie, w Dumagete też zresztą mamy tego typu grupy właśnie na Facebooku. Czyli na przykład Dumagete Expat Group i tego typu podobne, gdzie właśnie obcokrajowcy, którzy mają bardzo dużo różnych pytań na temat właśnie miejsca, gdzie się mieszka na Filipinach. Czyli przykładowo właśnie Dumagete, gdzie najlepiej zjeść, jak załatwić sprawy w imigracyjnym i tak dalej, ale też oczywiście przez to jest bardzo dużo rzeczy ciekawych do kupienia, no bo na przykład są osoby, które osobiście bardzo często podróżują do swojego kraju i na przykład za każdym razem przysyłają właśnie jakieś paczki ze sobą, z rzeczami. Oczywiście czasami lepiej jest coś takiego kupić, można kupić coś używanego, na przykład jakieś aparaty, laptopy, inne pierdoły. No i to jest bardzo ciekawa opcja, bo nie wszystko jest na Filipinach w takich dobrych cenach, jakbyśmy to mieli na przykład w Europie. A wy już pewnie kojarzycie ten most, który tutaj przechodzę już nim pewnie któryś tam kolejny raz. Miałem wziąć skuter, ale pomyślałem sobie, że nie chcę mi się po prostu nawet jechać już. Tylko po prostu wolę się przejść i dla was coś nagrać, coś wam pokazać. I też tak jak wspomniałem wcześniej, było ostatnio to tropical depression, czyli ta ostatnia, no, dwa dni praktycznie padało. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy tak naprawdę, no, można powiedzieć, prawie słońce wyszło. Co prawda już będzie zachodziło też za niedługo, bo już jest piąta po południu. I też tam też widzicie, jak już jest ciemno zrobiło. Ale ogólnie zobaczcie na przykład na tą rzekę, bo tutaj poziom teraz jest, można powiedzieć, taki dwa razy, no może nie już, trochę opadło. No na pewno dużo wyższy niż jest normalnie, ale ja, słuchajcie, pamiętam czasy, kiedy, słuchajcie, naprawdę ta woda, no była tak do połowy tych, o, tam co jest na przykład to evacuation, nie, co tam jest? Nawet nie widzę. No ale tam są chyba poziomy oznaczone właśnie. O, to, słuchajcie, była no na pewno tak do poziomu 6-7, czy praktycznie do połowy tego. No i tam po drugiej stronie tak samo. Masakra. Czasami naprawdę, słuchajcie, jak są takie ulewy w górach, to nawet w Dumagete nie pada, ale ta woda się bardzo szybko podnosi. Zresztą Filipińczycy są, no można powiedzieć, na to trochę przygotowani, no bo tu się to po prostu bardzo często dzieje i te koryta są specjalnie tak zrobione, żeby zabezpieczyły. Oczywiście nie wszędzie, no ale tu jest centrum Dumagete, można powiedzieć, więc tutaj jakby coś wylało, to by była totalna masakra. No i dobrze, że to zabezpieczyli. A tam dosłownie za rogiem jeszcze jakieś z 300 metrów jest ujście tej wody do morza. Tutaj, słuchajcie, jeszcze jako ciekawostka, otworzyli nowy sklep z butami, ale mam wrażenie, że to są wszystko podróby. Raczej na pewno podróby.
No tak to jest na Filipinach po prostu. Bardzo często możecie kupić podróby. A jak są oryginalne buty, no to naprawdę dużo, dużo wyższa cena niż w Europie. Ale to o tym wam mówiłem już kilkukrotnie. Dlatego ja zawsze staram się buty przywozić z Europy. Bo jak chcę mieć jakieś oryginalne, wygodne, no to zdecydowanie taniej po prostu tam mogę kupić i zabrać ze sobą. I pewnie w przyszłym roku, jak polecimy znowu do Polski, to pewnie znowu kilka kolejnych par przywiozę ze sobą. A Krystyn pewnie jeszcze więcej. W ten weekend też się już, słuchajcie, święta zaczynają, więc na pewno będziemy mieli mniej czasu takiego, żeby nagrywać coś. Oczywiście będę chciał nagrać filmik ze świąt, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to u nas wyglądało. Jeżeli będzie coś interesującego, albo powiedzieć o filipińskich tradycjach, bo to też moim zdaniem jest dosyć ważne i chyba nigdy nie nagrywam takiego filmiku na ten temat. A może akurat coś nowego się dowiecie z tego. Ja już w zasadzie jestem na miejscu, więc będę kończył ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wasze komentarze. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. I widzicie, jak nam się tutaj żyje. Pozdrawiam serdecznie, no i do zobaczenia za kilka dni. Pa!